Jedzie? Jest. Jesteśmy na wizji? Włączone wszystko? Siema gościu. Cześć, witam. Jak ci podoba? No pięknie, pięknie, kurde, tylko powiedz mi, co tu się dzieje w ogóle, co to za szalona impreza, kurde. Słuchaj, jest to druga edycja Skate Day w UFO. Aha. Miejsce niepowtarzalne, pierwszy raz w Polsce i ostatni raz w Polsce. Dzisiaj impreza, odlot UFO. Był przylot, teraz jest odlot. Jutro o 12 wjeżdża ekipa i rozkręca wszystko. Na sam koniec robimy event skate'owy. Mamy przeszkody, które się pięknie wkomponowały w tym całą budowlę drewnianą z konstrukcją metalową. Mamy poręcz, za chwilę powstanie jeszcze water gap. Będą zawody, mamy dużo nagród. Mamy dużo burnów, mamy dużo wszystkiego, mamy info. Mamy trochę mediów, także cieszymy się, zaczynamy. Świetny line-up muzyczny. Chyba 12 DJ-ów, którzy się zmieniają co 2 godziny. Za chwilę koncert świetnego perkusisty ze Stanów Zjednoczonych. Co więcej, no, mogę tylko współczuć ludziom, którzy tutaj nie byli. Słuchaj, a powiedzmy może osobom nie z Warszawy, bo mogą nie wiedzieć. Tutaj ten obiekt stanął właśnie tak naprawdę w centrum Warszawy, jesteśmy tak. I taka akcja też była, zdaje się, w innych miastach w Europie, tak? Oczywiście jest to w Polsce akurat połączenie kolektywu Exist, który w tym momencie planuje kolejną akcję chyba w Birmingham, później oni już byli w Mediolanie, w Barcelonie i tak co roku zmieniają miejsca i wymyślają nowe pomysły. Przyjechali do Polski, dokładnie do Warszawy z zamysłem wbudowania takiej konstrukcji drewniano stalowe jako miejsce spotkań, miejsce kultury, miejsce debat. Jakiś imprez tego typu. Tak, oczywiście. Przechodzili tędy, zobaczyli tą starą, brzydką, brudną, komunistyczną fontannę i postanowili ją zmienić. I świetnie, świetnie pasuje UFO i dlatego bardzo nam się tutaj podoba. Ale to nie jest równocześnie, że też w innym mieście teraz. Nie, to jest jedna ekipa. Tak. To jest jedna ekipa, robi tutaj zamyka projekt, mają już kolejne zaplanowane, przenoszą się w kolejne miejsce i znowu budują coś fajnego. Czyli teraz mamy zamknięcie, jest 27, koniec wakacji prawie że, a to stało od czerwca chyba, tak? Nie, to stało bodajże od połowy lipca. Połowy lipca. Bo jakby sam montaż zajął dużo czasu, skręcenie tych wszystkich desek, zbudowanie tej całej konstrukcji. Nie wiem, czy wiecie, mamy piękny obiekt, który wygląda tak. Na górze. Na górze może zapraszam, przejdźmy się. Tu również jest hostel. No dobra, chodź. Jak gdyby to jest dodatek tego wszystkiego. Wchodzimy, weszliśmy do UFO. Ale jak on odlatuje, no jutro odlatuje, więc spoko. Jutro odlatuje, ale możemy zobaczyć jakiś obcych. Tutaj mamy boksy, to są boksy dwuosobowe. Co tu się dzieje? Tu są boksy dwuosobowe, są boksy bałem się jednoosobowe. Zajrzeć. A tu ludzie śpią. Zobaczcie. To działa na zasadzie normalnego hostelu. Ludzie tak, zupełnie przypadkowi turyści wynajmują sobie tutaj pokoje. Zobaczyliśmy podstawowe rzeczy, a na górze jest tak zwany apartament, więc chodźmy zobaczyć apartament. Penthouse chyba jakiś. Takiego. Zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, że oczywiście VIP-y mają przywilej, więc mogą podglądać jedynki, które są tańszymi pokojami. No i tutaj mamy taki piękny apartament. Mamy króla Roka, który właśnie wypoczywa. Więc tak to wygląda, tu się mieści 5 osób. No i tyle, to chyba całe UFO. Powiedz mi, jaka rola twoja tutaj mówisz, bo się zakumplowałeś tutaj z tymi, co to zrobili, tak, z organizatorami. No i rozumiem, że podsunęłeś im taką myśl tutaj skateparku pasowania, tak? No właśnie nie do końca, ponieważ to organizatorzy się zwrócili do mnie z prośbą o zorganizowanie czegoś, a dokładnie o wybudowanie tej mini rampy. A ponieważ mini rampa stała się tak popularna, jest praktycznie na każdych jakichś możliwych zawodach, jest wszędzie, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby zrobić coś nowego, coś innego, dlaczego ma być wszędzie mini rampa. Dodatkowo mamy piękną wystawę, nie wiem czy widzieliście, na która się nazywa Skate in the Box. No tak, bo przeszkoda fajnie się wpasowała, akurat idealnie najazd, fanboxik. I to już jest druga edycja, tak? Czyli na zakończenie. I są zawody, Best Trick, tak? I zawody i Best Trick niespodzianka, mogę zdradzić, nikt tego nie słyszy, że będzie to Best Trick na płonącej poręczy. No elegancko, tematycznie, pod Berna troszkę. Tematycznie. Dobrze. Wszystko się zgadza. No dobra. To fajnie, gratuluję, kurde, że się angażujesz w takie akcje, że coś się dzieje, kurde, ciekawe, nowe jakieś zajawki, więc oby takich więcej. Dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie, ja się cieszę, że wy to wspieracie. Trzymajcie się, Piotrze.